albo na przykład nie macie w ogóle kół. No dobrze, sprawdźmy zatem, czy modyfikacja się udała. Dajcie znać w komentarzach, jakie jeszcze modyfikacje do tego gruza mi polecacie. Materiał powstał dzięki moim wspierającym na Patronite, Zborowski.de oraz Procustom. Jeśli chcesz do nich dołączyć, kliknij w pierwszy link w opisie tego filmu. Siemanko, z tej strony Driftingowy Nerd. Witajcie w kolejnym odcinku, w którym opowiem Wam kolejną historię związaną z moim kompotem. A dzisiaj jesteśmy w garażu, tak jak w poprzednim odcinku zakończyliśmy nasze spotkanie w garażu, a to oznacza, że zaraz rozpoczniemy gimnastyki związane z przygotowywaniem kompota do driftu. Jednak jak widzieliście w poprzednim odcinku, na samym początku było troszeczkę różnego rodzaju muk do ogarnięcia, przede wszystkim wycieki z silnika, a także rdza na prawym progu. Zarówno te wycieki z silnika, jak i tę rdzę udało się wyeliminować. Jeżeli chodzi o wycieki w silniku, no to taki największy wyciek był spod koła pasowego, a także spod podstawy filtra oleju. Naprawdę oleju się lało jak z wiaderka z mojego kompota, no ale udało się to wszystko tutaj wyeliminować, tak samo jak i udało się wyeliminować rdzę z prawego progu. No, wyciąłem po prostu tylną część tego progu, gdzie była skorodowana, zabezpieczyłem to wszystko od środka, potem zamknąłem nowym progiem, ponieważ kto ma kompota, ten wie, że nie ma reparaturek blacharskich gotowych do kompakta, więc ja w swoim przypadku gdzieś tutaj starałem się dosztukować reparaturkę od sedana. Potem wszystko do górnego przetłoczenia polakierowałem, no i kompot w tym miejscu ma odświeżony lakier, jest zabezpieczony najbardziej jak się dało antykorozyjnie, no i teraz mogę przystąpić do modyfikacji. Dziś po południu rozmawiałem z Piotrkiem, który powiedział mi, że na wieczór mają być naprawdę bardzo obfite pierwsze opady śniegu, a więc postanowiłem troszeczkę zmienić plan moich modyfikacji i postanowiłem zacząć od zaspawania dyfra. A więc tutaj za chwilę się przebiorę i biorę się do roboty, no bo chciałbym od razu dzisiaj nim wyjechać. No i stawiam sobie taki trochę challenge, aby to wszystko dzisiaj za jednym zamachem załatwić. Czy się uda, czy nie, o tym przekonacie się za chwilę. Raport sytuacyjny spod kompota. Widzicie, tutaj na kolanach trzymam sobie światło, żeby widzieć. Sprawdźcie to w swoich samochodach, a może to w ogóle jest norma i w ogóle tak wychodziło w serii. Nie sprawdzałem tego, zanim przystąpiłem do roboty, ponieważ te śruby tu były na łeb 17, a te dwie tu są na 16 w moim przypadku, ale zobaczcie, bo może tak będzie w waszym. Sprawdźcie to sobie, zanim przystąpicie do roboty. Przy swoim kompocie, ja tu sobie podłożę, bo już mocno poluźniłem i już zaczyna ciec. Sprawdźcie to u siebie, żebyście po prostu nie stracili nerw, bo ja się trochę nawkurzałem i już zacząłem wyzywać kogoś, kto to kiedyś skręcał. A możliwe, że nikt tego nie skręcał nawet. Dobra, jedziemy dalej. Dobra, dyfer pospawany, robota skończona, ale teraz oczywiście trzeba ją jeszcze przetestować. Jak widzieliście, sam dyfer nie spawałem z użyciem kanału, tylko wyjechałem sobie samochodem poza ten kanał. Mogło to wyglądać trochę niedorzecznie, ale w moim garażu akurat kanał jest dosyć krótki, a więc po prostu najwygodniej było mi tak, aby wyjechać sobie samochodem troszeczkę poza ten kanał, podnieść go i po pierwsze, no, mieć możliwość też sobie obracać te koła, ale też oczywiście tutaj mieć do niego, no, troszeczkę lepszy dostęp na wyciągniętych rękach. Uznałem, że tak mi będzie wygodniej i po prostu to tak zrobiłem, bez żadnej większej filozofii. Też wszystko zrobiłem zupełnie sam, a więc możecie to potraktować, jeżeli kiedyś będziecie to robili też samemu, możecie to potraktować po prostu i gdzieś tam sobie jakieś rozwiązanie ode mnie zapożyczyć, jeżeli na przykład, nie wiem, wasi kumple nie będą mieli czasu wam pomóc, albo na przykład nie macie w ogóle kumpli. Może też tak być przecież, że jesteście tak pochłonięci w drifting i w motoryzację, że nie macie czasu na życie towarzyskie. A mówiąc tak zupełnie wprost, to po prostu
Myślę, że pokazałem, że samemu można to zrobić, że to nie jest wcale takie trudne, bo często, oczywiście kto robi takie rzeczy wie, że to nie jest trudne, ale często gdzieś tam słyszę od osób, które nie miały wcześniej styczności z tego typu pracami, że do tego potrzeba jakiejś ekipy, do tego potrzeba po prostu tutaj się nie wiadomo jak przygotować. No wychodzi na to, że nie, że można to zrobić samemu i nie potrzeba tutaj dodatkowych rąk do pracy. Oczywiście gdyby były, to na pewno poszłoby wszystko sprawniej, szybciej i przyjemniej, ale samemu też można. No dobra, ale robotę trzeba przetestować. To, czy moja modyfikacja działa. Piotrek mówił, że ma dzisiaj padać śnieg. No i zobaczmy, czy ten śnieg będzie padał. Jest dobrze. Sprawdźmy zatem, czy modyfikacja się udała i czy dyfer, który zespawałem, działa. Jedynka. Wygląda na to, że wszystko działa i wszystko się udało. A więc teraz zapowiadane są takie pogody. A więc dam sobie kilka dni na pocieszenie się tym wszystkim. Bo naprawdę bardzo przyjemnie mi się tym kompakcikiem jeździ. Jest fajny, bo ma naprawdę bardzo... Dzięki temu, że został właśnie ten seryjny dyferencjał, on ma bardzo szeroki gdzieś tam ten zakres mocy. No o ile tutaj w ogóle można mówić o jakimkolwiek zakresie mocy. Ale pamiętam, kiedy miałem kiedyś okazję jeździć samochodem z krótkim dyfrem, była historia taka, że klepaliśmy gaz i ten samochód od razu wchodził w rev limit. A tutaj jest fajnie, bo jednak tego zakresu do pobawienia się jest. Z tyłu koła, które mam, to są 15 205, wysokość 60. Wrzuciłem tam do niej około 3 bary. No i naprawdę w tych warunkach ten zestaw daje fajne emocje i też jest fajne to, że on daje prędkość, bo ten samochód nie jest wolny, jeśli masz, tylko naprawdę w tych warunkach czuć, że on chce się napędzać. Bardzo się z tego cieszę. No i co? Idę trochę sobie w bezpiecznych warunkach polatać. Jestem po pierwszych testach, jeszcze potem jak wyłączyłem kamerę, to troszeczkę sobie pojeździłem kompaktem, pokręciłem jeszcze jakieś ósemki, aby popatrzeć jak ten samochód się zachowuje. No i na pewno, i to trzeba zrobić od razu, trzeba usztywnić przód, ponieważ przód jest tak miękki, że o ile jedzie się gdzieś tam w jedną stronę, jeszcze jako tako da się prowadzić ten samochód, ale w trakcie przekładek tył jest dosyć twardy, przód jest totalnie miękki, to naprawdę ciężko wyczuć, co ten samochód zrobi, jak on się zachowa i tolerancja jego dokładności to jest jakieś 3,5 metra, a więc tolerancji nie ma żadnej. Więc następne zadanie, które stoi przede mną, to na pewno totalne usztywnienie przodu, aby tutaj gdzieś wyrównać tę sztywność zarówno na przedniej osi, jak i na tylnej. No i po to, aby ten samochód też gdzieś tam stał się bardziej przewidywalny, tak aby można było tutaj też nim się bez problemu uczyć, bo powiedzmy sobie wprost, ten samochód będzie mi służył do nauki driftu, coś o czym zawsze marzyłem, coś co zawsze chciałem robić. Ale mimo wszystko naprawdę mega się jaram, bo w panujących warunkach te 140 koni to jest naprawdę wszystko, czego potrzebuję. Nie potrzebuję ani konia mechanicznego więcej. Ta długość dyfra na pewno zostaje na cały ten okres albo po prostu do momentu, kiedy ten dyfr zabije, no bo na pewno kiedy już będzie sucho, kiedy będzie lato, będzie trzeba pomyśleć o czymś krótszym, no bo myślę, że z kolei to, co teraz jest no, na suchych, przyczepnych warunkach, no sobie po prostu mogłoby nie poradzić, a już na pewno nie na tych kołach, które będą. Ale oczywiście będziemy tutaj kombinować z różnymi innymi oponami, z różnym innym ogumieniem, tak aby było optymalnie i aby było jak najlepiej. No dobrze, ja zadowolony, uśmiechnięty, szczęśliwy z tego, że pierwsza modyfikacja doszła do końca, że wszystkie usuwanie usterek też udało się zrobić.
przystępuję do kolejnych prac, które będę Wam pokazywał w kolejnych odcinkach z historii mojego kompota. Wy pamiętajcie, że widzimy się w każdą środę o godzinie 19. Tymczasem dziękuję Wam bardzo za uwagę. Subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z wszystkimi wiadomościami ze świata driftu. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to zostawcie łapkę w górę. No i co? Aha, i dajcie znać w komentarzach, bo na pewno wśród Was jest dużo kompaciarzy, dużo osób, które gdzieś tam różnego rodzaju gruzami jeżdżą. Jakie jeszcze modyfikacje do tego gruzami polecacie? Wirtualna piona, trzymajcie się, cześć!